Drodzy internauci, drogie internautki. Słowo Boże, które dziś znajdujemy zapisane w książeczce z Biblią na co dzień, stawia nas wobec ważnego pytania postawionego przez apostołów. Wysłuchajmy trzech pierwszych wierszy 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę, powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto jest największy w Królestwie Niebios? W zasadzie powiemy przytomne pytanie apostołów. Każde królestwo w czasach Nowego Testamentu opierało się na ścisłej hierarchii. Ludzie chcieli po prostu wiedzieć, jakie jest ich miejsce w szeregu. Problem z Królestwem Niebios jest taki, że ono, choć z nazwy jest królestwem, to nie jest z tego świata i przez to rządzi się innymi prawami. Pan Jezus na pytanie uczniów o to, kto jest największy w Królestwie Bożym, odpowiedział, stawiając przed apostołami dziecko. Nie wiemy, kim ono było. Wiemy jedynie, że w starożytności za dziecko uważano człowieka do 12 roku życia. Taką osobę Jezus postawił jako wzór, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jestem przekonany, że ten symboliczny gest oraz jedno wypowiedziane zdanie, rozpoczęte mocnym słowem, zaprawdę, miały dać do myślenia apostołom w temacie porządków panujących w Królestwie Niebios. Dziecko w czasach Nowego Testamentu uosabiało zwykle kogoś zupełnie bez znaczenia. Z dziećmi na równi stali w tamtym czasie tylko niewolnicy. Apostołowie mieli przyjąć część postawy, jaką przyjmowały dzieci. Zwróćmy uwagę, że nie mieli stać się dziećmi, czyli przestać być ludźmi odpowiedzialnymi za siebie, ludźmi dorosłymi, ale mieli być jak dzieci. Dzieci z radością przyjmowały i do dziś przyjmują to, co otrzymują od dorosłych. Z mniejszym lub większym entuzjazmem i spontanicznością jednak dają się kształtować dorosłym, którzy ich wychowują i, co ważne, od których są zupełnie często zależni, aż do dobrego i naturalnego okresu w ich życiu, jakim jest bunt prowadzący do samodzielności i dorosłości. Dzieci chłoną to, co nowe, są otwarte i ciekawe świata. Apostołowie i inni obywatele Królestwa Niebios, to znaczy konkretnie my wszyscy, powinniśmy przyjmować postawę, jaką dzieci mają w sobie. Dziecko nie wywyższa siebie, ale wie, że to, co ma, pochodzi od kogoś, od niego większego, mocniejszego, kto je uczy i formuje. Pan Bóg przez Słowo Boże chce nas formować każdego kolejnego dnia na nowo. Mówiąc inaczej, chce nas reformować, a to takie bliskie nam, luteranom, słowo. Od dzieci możemy się uczyć tego, że warto być otwartym i że nawet jako ludzie dorośli możemy i powinniśmy doświadczać codziennej odmiany sposobu widzenia i oceniania otaczającej nas rzeczywistości. Tak dokładnie należałoby zrozumieć w tym przypadku greckie słowo strefo, przetłumaczone w naszym tekście jako nawrócić się. Codzienne spotkanie z Jezusem w Jego Słowie realnie odmienia życie i sprawia, że Bóg kształtuje nas. Zmienia niczym swoje dzieci podatne na rozwój. I tego właśnie uczmy się od dzieci. Jesteśmy wezwani do tego, aby jak najmłodsi rosnąć. Choć jako dorośli nie możemy często stać się wyżsi, czasem dzieje się wręcz przeciwnie, to możemy jednak każdego dnia rosnąć duchowo. Kto więc jest największy w Królestwie Niebios? Czy nie każdy człowiek, który rozumie, jak bardzo jest zależny od swojego Boga? Człowiek, który jak dziecko daje się kształtować swojemu Panu, który działa przez Słowo? Drodzy, życzę wam udanego dnia i bliskości z naszym Panem. Zostańcie z Jezusem.